Promocja nowej książki autorstwa miejscowego historyka Marcina Owsińskiego odbyła się w piątek 16 stycznia 2015 roku w Bibliotece Miejskiej w Sztutowie. Sala biblioteki wypełniła się po brzegi. Takich tłumów życzyłby sobie każdy autor swojego dzieła. Książka pod tytułem Sztutchow. Historia miejscowości i gminy od średniowiecza do maja 1945 roku to prawdziwa uczta dla osób zainteresowanych historią regionu Żuław, jak również swoiste studium wiedzy o samej miejscowości. Choć autor zapewnia, że jest to tylko wstęp do zgłębienia dawnych tajemnic przeszłości tych ziem, dla spragnionych odkrywania historii to prawdziwe światło w tunelu. Niezmiernie szczęśliwa, że tak powiem, że ta książka się ukazała, bo pracując, udzielając informacji o Sztutowie, zawsze mieliśmy problem ze źródłami, a teraz mamy to takie jedno kompendium wiedzy, także niezmiernie się z tego cieszę. Bardzo dziękuję, dziękuję za przyjęcie nas na dzisiejsze spotkanie tutaj do biblioteki. To nie pierwszy raz, kiedy możemy gościć i liczyć na życzliwość dyrekcji i pracowników. Proszę Państwa, dzisiejsza prezentacja publikacji pana Marcina Owsińskiego, mam nadzieję, że przełamie pewien stereotyp, który wiem, że jest, może on nie u wszystkich, ale wielokrotnie to słyszałem, że muzeum ze swoimi zainteresowaniami jest gdzieś na marginesie spraw, które dotyczą współczesnej miejscowości Sztutowo, jej dawniejszego dziedzictwa, nie tylko tego związanego z II wojną światową. Książka, którą prezentujemy, jest pretekstem do pokazania też innych. Tutaj pan Marcin jest autorem, ale w przypadku komiksu jest koordynatorem projektu, a książki o Żuławach był jej redaktorem. Proszę Państwa, książka pana Marcina Owsińskiego, Sztutchow, historia miejscowości i gminy od średniowiecza do maja 1945 roku, jest pilotem większej publikacji, którą mamy nadzieję szczęśliwie wydamy w tymże roku, również nakładem Muzeum Sztutchow, która pokaże tę historię do czasów praktycznie współczesnych. To jest wiele lat pracy pana Marcina i w tym momencie myślę, że już jest ten czas, żeby oddać mu głos, ponieważ on najlepiej powie, jak do tego, mam nadzieję, satysfakcjonującego nie tylko autora, ale również odbiorców finału doszło. Bardzo dziękuję za liczne przybycie. Marcin Owsiński, mieszkaniec Sztutowa, pracownik Muzeum Sztutchow w Sztutowie, kierownik działu oświatowego. Spotkaliśmy się dzisiaj na promocji pańskiej książki w tym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Proszę nam powiedzieć, skąd ta pasja, skąd się wziął pomysł i jak doszło do realizacji tego projektu? No, ja jestem stąd i zawsze mnie ciekawiło, kim byli ludzie, jaka była przeszłość miejscowości, w której się urodziłem i wychowałem i w której do dzisiaj mieszkam. Pomaga mi to, że jestem historykiem i to rzeczywiście pomagają mi zbiory tej biblioteki, w której się spotykamy. I to spotkało się w pewnej drodze, czyli moje zainteresowanie, moja pasja, zbiory biblioteki i kilka lat pracy w archiwach, w różnych miejscach, żeby stworzyć przeszłość, historię naszej miejscowości do 1945 roku. Głównym celem tej publikacji, tej książki jest pokazanie wielowymiarów Sztutchowu. Sztutchow jest przez ogólną świadomość kojarzony z perspektywy obozu koncentracyjnego, który zawłaszczył w jakiś sposób najnowszą historię tej miejscowości, a miejscowość ma ponad 500 lat i wywodzi się ze średniowiecza. Przez setki lat mieszkały tu tysiące ludzi, którzy budowali tutaj swoją własną ojczyznę od pokoleń. Natomiast w 1939 roku ten świat gwałtownie się skończył, zawalił i obóz praktycznie zagarnął tą przeszłość i zagarnął teraźniejszość tej miejscowości aż do 1945 roku. I w ogólnej świadomości skończyło się tym, że Sztutchow dla zdecydowanej większości ludzi to jest obóz koncentracyjny, a nie miejscowość, w której żyli, mieszkali ludzie. I przede wszystkim o tym jest ta książka, o tych ludziach. Oczywiście nie można zapominać o obozie, o ludziach, którzy tutaj byli z przymusu, nie z własnej woli w okresie wojny. Natomiast dużo miejsca też poświęciłem na pokazanie ludzi stąd, miejscowych,
którzy żyli tu kilkadziesiąt lat temu i dla których świat skończył się 9 maja 1945 roku, kiedy skończyła się wojna i wkrótce potem musieli te tereny po prostu opuścić. Zaczęła się historia polskiego Sztutowa. Mówimy tutaj o kilku światach, kilku wymiarach miejscowości i historii, ponieważ można to analizować z płaszczyzny. Sztutthof dla więźnia obozu koncentracyjnego był synonimem miejsca, w którym go przywieziono. Sztutthof dla niemieckiego mieszkańca wsi jest to miejscowość, w której się urodził, wychował i której historia się skończyła w 1945 roku. I w końcu Sztutthof to jest też integralna część Żuła, pewna historia gospodarcza, pewna administracja, która miała tutaj miejsce do 1945 roku. Wydaje mi się, że w pewien sposób należy przywrócić odpowiednie proporcje i wartości tym dwóm aspektom i nie zapominać właśnie o tej przeszłości, o tej tradycji, która wydaje mi się bardzo ważna. Szczególnie, że Sztutthof jako miejscowość ma bardzo duży zasób archiwalny, relacji, zdjęć, wspomnień byłych mieszkańców, nieporównywalny chyba z żadną inną miejscowością tutaj na terenie Żuław. I żal by było i szkoda by było, gdyby rzeczywiście dzisiejszy historyk z takich rzeczy nie wykorzystał. Z tych listów, wspomnień, gazet, setek zdjęć, różnego rodzaju dokumentów, w których wyłania się codzienny obraz życia zwykłych ludzi, którzy tutaj mieszkali. Jednym słowem, musimy zaprosić ludzi do tego, żeby odwiedzali Sztutowo, żeby próbowali i szukali dokumentów, historii, żeby badali ludzkie losy. Co jeszcze możemy powiedzieć ludziom, którzy będą oglądać ten materiał, którzy mają sięgnąć po pana książkę? Ja myślę, że warto przyjechać do Sztutowa, zobaczyć ślady polskich celników. To jest rzecz zupełnie właściwie marginalizowana, pomijana. Wiemy o incydentach w Szymankowie, w Kałdowie, w Malborku. Natomiast siedzibą polskich celników był też Sztutthof. Do 30 sierpnia 1939 roku stacjonowali tu polscy celnicy. Ich los tak od strony bardzo ludzkiej jest także bardzo dramatyczny. Ich ostracyzm ze strony miejscowej ludności, z drugiej strony pomoc, jaką okazywała im kilkuosobowa rodzina, u której wynajmowali dom. To wszystko jest warte odkrycia, warte poznania, tym bardziej, że dom, w którym mieszkali polscy celnicy, który był obiektem szczególnych ataków 1 września 1939 roku, do dzisiaj stoi i nawet w bardzo dobrym stanie wygląda. Myślę, że ten kontekst tego wolnego miasta Gdańska, polskich celników, ten okres międzywojenny ukształtował to, co później się tu działo w czasie wojny. Rzeczywiście, że utworzono tutaj obóz, ale rzeczywiście ta miejscowość już nigdy nie była taka zwykła. Bo na terenie Prus Wschodnich, Wolnego Miasta są setki, tysiące podobnych miejscowości, nazwijmy je w cudzysłowie Sztutthofów, jako wiosek. Natomiast żadna nie ma tak dramatycznej i dwutorowej historii tego obozu, tych konfliktów narodowościowych, konfliktów politycznych, społecznych itd. itd. To jest taka soczewka, myślę, tej naszej najnowszej historii, szczególnie w kontekście właśnie wojny i tych konfliktów narodowościowych. Wiemy, że zostały ostatnio wydane inne pozycje przez Muzeum w Sztutowie. Może krótko mógłbyś opowiedzieć nam tutaj i ludziom, którzy będą to oglądać, żeby ich zachęcić do zakupu, ewentualnie coś o tych pozycjach, żebyś opowiedział? Ukazały się 3 książki w końcówce zeszłego roku. Aktualnie są dostępne na naszej stronie internetowej w sklepie Muzeum Sztutthof. Pierwsza, o której mówimy, to jest Sztutthof, historia miejscowości i gminy do maja 1945 roku, o której tutaj było dzisiejsze spotkanie, ale druga, szczególnie ważna, myślę, z punktu widzenia młodych ludzi, myślę, w jakiś sposób zainteresowanych albo którzy chcieliby się zainteresować, jest opowieść ilustrowana, nie nazywamy tego komiksem, ale opowieść ilustrowana Szczęścia z rocznika 1917, która opowiada o życiu, nie tylko o obozie, ale o życiu jednego człowieka, który do dzisiaj jest z nami. Pan Felicjan Łada ma 98 lat, cieszy się dobrym zdrowiem i który opowiedział przez wiele godzin swoje życie, które zostało przeniesione na rysunki, na ilustracje, na dokumenty, na fotografie. Z tego została stworzona opowieść ilustrowana, która opowiada o przeżyciach jego i całej jego generacji w okresie XX wieku. Druga, właściwie trzecia po Sztutthofie i po komiksie jest praca zbiorowa naukowa Żuławy w 1945 roku. Jest to pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej przez nas, czyli przez Muzeum w Sztutowie, przez Muzeum Zamkowe w Malborku i Muzeum II wojny. Konferencja miała miejsce w maju 2014 roku w Malborku.
w tym zbiorze Żuławy w 1945 roku jest kilkanaście artykułów najnowszych, młode jego pokolenia historyków, pokazujących różnorakie aspekty życia politycznego, militarnego i społecznego na Żuławach w 1945 roku. Znajdziecie tam Państwo między innymi opracowania związane z analizą operacji militarnych, czy Armii Czerwonej, czy Wehrmachtu. Znajdziecie Państwo materiał o drogach ucieczki, o ludności cywilnej z terenu Żuław i Prus Wschodnich, o oblężeniu Malborka, o zdobyciu w ogóle Żuław przez oddziały Armii Czerwonej. Znajdziecie Państwo artykuły o Niemcach w różnych miejscowościach, o ich losie, o losie Polaków, o polskich osiedleńcach. Także szczególnie polecam, tym bardziej, że jest to publikacja pierwsza właściwie po 40 latach, która podejmuje znowu temat historii najnowszej Żuław od takiej strony bardzo, bardzo naukowej. Więc zaczęliś podróżować, pojawiła się kolej, pojawiły się różnego rodzaju gazety, nowości i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zmieniało zupełnie ludzi. Dzisiaj my jeździmy do Krynicy, do Piasku, i później jest koniec, ale wtedy ona prowadziła dalej. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.